Witajcie bracia i siostrzyczki, tu jest Kieniowiec. Nasze dzisiejsze ćwiczenie odbywa się w lasach, w okolicach Borowa i Babiego Dołu. Przeczytałem w internecie, to znaczy kolega mi znalazł informację, że gdzieś tutaj jest ukryta stara jednostka wojskowa, podobnie wojsk rakietowych. No i mam zamiar ją poszukać. To pierwsze. Drugie, no tradycyjnie jak to w mieszance naszego hobby, czyli bushcraftu, przetrwania i partyzantki, będę starać się poruszać się w miarę cicho, unikać cywili. No a przygoda będzie długa. Planuję zostać tutaj na noc. Mam ze sobą tarpa, troszeczkę jedzenia, no i oczywiście cały szpej. To wszystko waży u mnie 24 kg, więc to też niezły trening. No i oczywiście przy tym wszystkim będziemy ćwiczyć różne ciekawe rzeczy. No i co też jest niemało ważne, pogadamy sobie o konstytucji. Zapraszam. Minutkę temu przestraszyłem sarenkę. Zobaczcie. Zostawiła tutaj troszeczkę swojej sierści. Nie tylko na ziemi zwierzęta zostawiają ślady. Dotarłem do torów. Mniej więcej 200 metrów w tamtym kierunku znajduje się przejazd taki samochodowy. O, pociąg jedzie. No. I co zauważyłem, słuchajcie. Zobaczcie, ten przeorany pas, 1,5 metra. I to wygląda jak czy w okolicach przejść granicznych są całe pola przeorane. Straż Graniczna to robi docelowo, dlatego żeby pilnować przemytników, imigrantów nielegalnych, bo na takiej ziemi oczywiście pozostają ślady. No, nam też trzeba przejść, śladów pozostawiać nie chcemy, dlatego skoczę na tego kamyczka, no a później tam dalej. Ślad pozostał. Niedobrze. Wezmę patyka. I tym patykiem zaraz. No, zmarzę. A pierwszy deszcz to wszystko wyrówna. I żadnych śladów tutaj nie pozostanie. Idziemy dalej. Przyspieszyłem. Ucieka mi słońce. Jeszcze muszę znaleźć miejsce na nocleg. Rozłożyć tarp. Rozpalić ognisko. Więc cisnę. Ale zacząłem się pocić. I pamiętając o systemowym myśleniu i podstawach survivalu, było ten filmik, od razu zdjąłem górną warstwę, bo spoconej od razu byłbym narażony bardzo na wychłodzenie, jak już się zatrzymam. Nie mam prawa się spocić, więc bardzo trzeba tego pilnować, tym bardziej kiedy się nie ma namiotu
który może nas ochronić od wiatru z każdej strony. Bądźmy ostrożni. Na rozpałkę. Zbieram suchej trawy. W lesie może tego nie być. Znalazłem takie oto miejsce. Być może nawet uda mi się tutaj tarpa rozłożyć, ale jeszcze nie mam pewności. Na dole mam rzekę. Pójdę tam za chwilę rozejrzeć się. No a tutaj jakaś stara ścieżka. Czyli tak naprawdę jestem na skarpie, po środku prawie. No a przeciwna strona rzeki to jutrzejszy mój cel. Więc pobiegam dookoła. Może znajdę lepsze miejsce, ale gdzieś będę tutaj. Okej, zrezygnowałem z tego miejsca, bo sosny bardzo widzę tam zrzucają gałęzie. Jeżeli w nocy będzie wiatr, nie chciałbym dostać po czaszce. Tutaj na samym wzgórzu oczywiście bardziej będę narażony na wiatr, no ale tarp ustawię właśnie w sposób taki, żeby mnie od wiatru tego chronił. Wiatr mamy od strony południa, wschód, od strony wschodniej, więc tarp ustawię mniej więcej tak w ten sposób, aż do dołu. No i pod tarpem zrobię sobie miejsce dla nocnego, gdzieś tutaj będzie ognisko. Co wymyśliłem? Co chcę zrobić? Chcę zwiększyć powierzchnię od wewnątrz i chcę ten patyk wsadzić przez te oczka i sznurkiem jakoś zamocować. Tutaj nie ma żadnego drzewa ani krzaka. Zrobię taki trójnóg i do tego trójnoga to przymocuję.
niebo czyste nade mną, a pada deszcz. Będę musiał szybciutko zaraz Gore-Texa założyć, bo w nocy muszę być suchy. I teraz pomysł następujący. W ten sposób liczę, że jednym sznurkiem uda mi się zrobić taki odciąg. Bardzo szybko kończy mi się dzień. Jedynie co chciałbym jeszcze zrobić, to troszeczkę unieść tą część, żeby wygodnie było wchodzić tam i z powrotem. Na przypadek deszczu zakładam, że to nie będzie mi przeszkadzało, ewentualnie jakąś tam zrzucę to później na dół. Jaki pomysł? Mam długiego takiego patyka. Wbieram go w ziemię w taki pień. Patyka podkładam z jednej strony. Takiego mam z drugiej. Nie powinno to hulać teoretycznie. Nie wiem, czy widać to ustrojstwo, nie. Takiego żurawia robię. No. Ok, moje obozowisko gotowe. Pokażę, jak to ostatecznie wygląda. Zrobiłem taki żuraw, który unosi tą górną część. Tutaj mam jakoś tak. Teraz te ciuchy wszystkie przerzucę tam pod tarpa z tyłu. To wygląda tak. Taki wynalazek, który pozwolił mi jednym sznurkiem zrobić taki odciąg, żeby powiększyć powierzchnię pod tarpem. No a tutaj w taki sposób zamocowałem. Widzę, jakość wideo już nie za bardzo. Ciemno się robi. A tam na dole mamy rzekę. Więc jakoś tak, biorę się za ognicho. No i nie wiem, nagram coś jeszcze, czy nie nagram.
tym wieczorem zobaczymy. Karimata i śpiwór już przygotowane. I tutaj jeszcze takiej modyfikacji dokonałem, żeby mniej biało z boków. Mamy taki oto żar. Jedyne co nam pozostało, to wrzucić na niego mięcho. Słuchajcie, jak ja wcisnę te dwa kawałki, to nie wiem, czy będę chciał spać. Tak właśnie wygląda steak z żaru. Bez oszustwa. Bez pięknych obrazków. Kiedy jest jaśniejszy, to jest zbyt surowy. Nie da się tego jeść. Żeby był jadalny, no to musi być taki lekko czarny, ale wbrew pozorom to czarny u góry to warzywa przepieczone. To się je bardzo fajnie. Wewnątrz dużo soku. Steak jest soczysty. Proszę. Mam nadzieję, że widać. Także jest nawet. Ok, idę do rzeki umyć te brudne, tłuste ręce. Zostawiamy tutaj nasz obóz. Ognisko tam po troszeczku się pali. Tarp stoi i ważna rzecz. Schodzimy na dół, skąd obozu być może nie będzie widać. Koniecznie musimy pozostawić jakieś światełko skierowane ku górze, na drzewa, bo jest ryzyko, że w ciemności po prostu nie znajdziemy drogi do domciu. Coś takiego zostawiłem i ono oświetla leciutko, minimalnie, ale oświetla drzewo. A teraz schodzę na dół. Musimy zachować maksymalną ostrożność. Nie znamy tego terenu. Schodzimy zygzakiem. Bardzo stromo. Liczyłem na to, że brzeg umożliwi mi dostęp do wody. A to już zobaczcie, już woda, ale nie odważa się zejść do niej z tak stromej skarpy. Szukamy innej możliwości. Zobaczcie, gdzie doprowadziła mnie ścieżka zwierzęca. No i kto powie, że zwierzęta są głupie. Fajny dostęp do wody. Płytko. Ale powiem wam, nurt kapitalny. No. Nurt kapitalny.
ręce mam z tłuszczem, więc wezmę troszeczkę piasku. Jest 6:25. Dzień dobry. Śniadanko ogarnięte, kawa też. Nocka jakoś minęła. Chociaż muszę wam powiedzieć, że dawno nie było mi tak zimno jak tej nocy. Śpiwór miałem tylko jeden, letni. No a był mróz. Zobaczcie. Także wesoło nie było. Założyłem na siebie wszystko, co miałem. Dałem radę oczywiście. No ale warto takie coś przeżyć. O czwartej, równo o czwartej, zaczęli śpiewać ptaki. Szczekał gdzieś tutaj w pobliżu byk sarny. Dzięcioł zaczął pukać gdzieś tam do drzew. No i było już po spaniu. No a jakieś z pół godziny temu, 40 minut, już słonko pokazało się zza drzew. No i zrobiło się weselej. Zaraz jem, ogarniam się i idę dalej. Zobaczcie, jak pięknie, jaki kontrast. Tutaj w cieniu panuje jeszcze zima, mróz. A tam, gdzie dotarło słoneczko, już zieleń, kwiatuszki. Pięknie, co? Bardzo piękną miejscowością idę, słoneczną stroną Jaru, Raduni. Krzaki, wzgórze, na dole rzeka. Cudowne miejsce obserwacji. No i pogoda też. Mogę się mylić, ale niby znalazłem. Dużo wody. No gdzie to mnie widać? No dobra, pójdziemy dalej. Wygląda jak skarpa taka. Więc ten bunkr taki dosyć długi. Z jakieś 20 metrów długości. Zaraz go obejdziemy dookoła. O, widzę drugie wyjście, wejście. O, tutaj wody nie ma. Może wejdę, tak tylko trzeba włączyć lampę. Bardzo mokro, nie pójdę tam. Ale widzę, że on tak się po prostu kończy.
tylko tam jest. Czy w lewo jakieś wy? Nie, nie ma. Tylko to. Dobra, idziemy dalej. Słuchajcie, strasznie tutaj zarośnięte. Jakieś ścieżki stare niby są, ale zarośnięte bardzo. Znaczy zarośnięty teren. O, tutaj jakaś skarpa. Coś musi być. O, a tam jakieś betony. Coś znalazłem. Jakieś ściany. O, i wejście. Albo i wjazd. Ty. Zobacz. Kurczę, mamy wjazd. Zobaczcie. Coś takiego. Ktoś ognicho sobie tutaj palił. Tak. A co to za rury? Jakieś dziury, dziwnie. Okej. Idziemy dalej. I takich garaży. O, ten jest głębszy. Ten jest głębszy. A tutaj? A ten taki średni. Dobra, tutaj jakieś pomieszczenie. No zaraz pójdę dookoła i sprawdzimy co to. Po ścianie spływa woda. Tutaj mamy jeszcze trzy garaże i wejście w pomieszczenie. A zobaczcie, a u góry rosną świerki. Nieźle. Maskowanie jak ma być. Zaraz do góry pójdziemy. Cuchnie tutaj. Teraz włączę lampę. Pewnie to jakiś pomieszczeń. Wyobraźcie sobie, nagle wyskakuje niedźwiedź. W sumie nic ciekawego. Drabinka. Świeczki jakieś. Pozostałości kanalizacji. Nic ciekawego tak naprawdę. Tak, jeszcze trzy garaże. Zarośnięte wszystko strasznie. Myślę, że docelowo tutaj nasadzono drzew.
żeby zamaskować pozostałości tych budowli, żeby nikt tutaj nie łaził. A tutaj też jakieś rowy. Wiecie co, wydaje mi się, że to mogą być rowy po jakiejś linii telefonicznej. Zakładam, że miejscowi po prostu powyciągali tutaj, wiecie, metale kolorowe i takie sprawy. O, no właśnie. I to musiało być to. Pych, i gdzieś tam sobie poszło. Ktoś tutaj, kurczę, grzebał. Czy to rzeczywiście w tych rurach jakieś te... O, włas. Jakieś koby. Musiała tutaj być droga. I pełno wody tutaj stoi. Nie wiem, czy niedocelowo tutaj zatopiono coś. Bo słuchajcie, tak sobie myślę, że jeżeli rzeczywiście były tutaj wojska rakietowe, to od razu drugie pytanie, z jakimi głowicami? Ależ ciekaw jestem. Słuchajcie, jeżeli ktoś ma podejrzenia na raka, to zawsze można sobie tutaj pochodzić się bezpłatnie wyleczyć. Żartuję oczywiście, ale kto wie. Słuchajcie, jeżeli ktoś ma informację na temat tej jednostki wojskowej, co tutaj było, jakieś szczegóły, dajcie znaka w komentarzach. Jestem już pół godziny od mety, od auta, i tutaj na takiej ścieżce leśnej znalazłem prosty odcinek, no i troszeczkę sobie postrzelam. Co jakiś czas lunetę trzeba kalibrować.
No i tradycyjne podsumowanie. Jednym z celów było ogarnięcie obozu przy pomocy tarpa. Oceniam siebie na trójeczkę. Oczywiście zabrakło mi czasu, ale niemniej jednak. Nie przygotowałem za ogniskiem takiego ekranu, który by odbijał ciepło w kierunku tarpu, więc nocą było zimno. Śpiwór też miałem letni, więc o jakimś tam komforcie, no trudno mówić. Niemniej jednak, daliśmy radę. Zastosowałem tam jakieś tam swoje prywatne myjki dla powiększenia powierzchni pod tarpem. Temat też bardzo obszerny, do niego będziemy wracać często. Tarp oczywiście nigdy nie zamieni namiotu, bo namiot daje jednak komfortu, tak? Mówimy o komforcie. Komfortu więcej, w sensie, że nie gryzą komary, tak? Na razie ich jest nie za dużo, więc spoko. Latem będzie zupełnie inaczej. Rozłożysz takiego tarpa gdzieś na brzegu jakiegoś bagna czy w lesie, po prostu zeżrą za noc. Więc nie chciałbym porównywać tarpa i namiotu. Całkiem różne rzeczy. Ale z zauważonych plusów oczywiście to leżysz, widzisz gwiazdy, nie nad sobą, obok. Widzisz, co się dzieje dookoła. Widzisz, jak słońce oświetla drzewa, wschodzące słońce. Więc ma to swoje jakieś tam zalety. No fajna sprawa generalnie. No i leciutki, maleńki. Jest dużo sposobów na rozłożenie tarpa. To też w przyszłości będziemy ogarniać. Więc to było jedno. Drugie. Znaleźliśmy tą jednostkę wojskową porzuconą. Tutaj zaraz zamiast swego ryja umieszczę mapkę, gdzie to jest, dla ciekawskich. Pod filmem umieszczę łącze do strony z krótką informacją na ten temat. Jeżeli ktoś tam przeczyta, a zna więcej, to poproszę w komentarzach, napiszcie coś. To drugie. No i na temat konstytucji. Nadchodzi 3 maja, za kilka dni, więc korzystając z tej okazji kilka słów. No po pierwsze, jak każdy dokument polityczny miała swe wady i zalety. Na przykład odebrano głos szlachcie bez ziemi. Natomiast uproszczono życie chłopom. Ale nie o to chodzi. To był sygnał polityczny, z którego powinniśmy być bardzo dumni. Byliśmy pierwsi w Europie, którzy wprowadzili konstytucję. Drugi na świecie, tak, po Amerykanach, ale w Europie pierwsi. Ale nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że 80 lat wcześniej, przed uchwałą przez Sejm tej konstytucji, kozacki hetman Pilip Orlik, albo po polsku Filip Orlik, on był następcą Iwana Mazepy. Pilip Orlik zakończył konstytucję i przedstawił ją kozakom. Niestety ta konstytucja nigdy nie była wprowadzona w życie przez wojnę z Moskwą. No ale napisana była i przedstawiona kozakom 80 lat przed uchwałą przez Sejm Konstytucji Polskiej. Jakoś tak. No i tutaj zaraz znów ktoś zacznie w komentarzach pisać o relacjach i tak dalej. Wiecie co, nie chcę w tym grzebać. Zawsze w działaniach politycznych, społecznych coś można zrobić
lepiej. Nasze narody byli i sojusznikami, i mordowali się nawzajem. Nie chcę o tym teraz mówić bez sensu. Natomiast powiedziałbym co innego. Jeżeli będziemy siebie traktować na jednym poziomie, nie że ktoś lepszy, ktoś gorszy, będziemy traktować siebie po partnersku, sprawiedliwie, no to uważam, że mamy świetną przyszłość. Świetną. Tym bardziej w dzisiejszych politycznych i militarnych okolicznościach. Jesteśmy po prostu wskazani na sojusz jakiś, tak? Bo historia nas uczy. Nie będę o tym. Słuchajcie, fajny był ten trening. Dziękuję za oglądanie. Tradycyjnie zachęcam Was do aktywności. No i zmykam. Z miłością i wiedzą do lasu.